Cześć, z tej strony Cezik, czy jak tam wolicie, Cezalit. Witam Was serdecznie u siebie. Dzisiaj mam dla Was film, na który czekacie już w sumie prawie miesiąc, czy ponad miesiąc. Są to fity z Lumpa, o które prosiła Natalia do lata. I dziękuję Ci, Natalio, za ten pomysł, bo naprawdę był to zajebisty pomysł i film wyszedł zajebiście. Więc zanim Wam go jeszcze pokażę, teraz macie chwilę, żeby zasubskrybować mój kanał. Tu na dole. Dzięki jeszcze raz, a teraz sprawdźcie. Zanim zaczniemy w ogóle tutaj cały odcinek, opowiem Wam może o tym, jakie ja mam podejście do lumpów. Moim zdaniem kupowanie w lumpach nie jest to nic złego, w szczególności jeżeli ktoś uważa, że kupowanie zużytych czy tam używanych przez kogoś ubrań jest do dupy, a sami ludzie kupują Bogo Supreme za 2,5 koła, które było używane przez kogoś przez 2 lata i to jest teoretycznie 8 na 10. Jeżeli chodzi o takie lumpy, no to moim zdaniem jest to normalny sklep, tylko po prostu z odzieżą używaną. Jeżeli naprawdę wiesz, czego szukasz, masz jakieś tam powiedzmy pojęcie o ciuchach, jakieś poczucie estetyki, no to raczej powinieneś znaleźć to, co chcesz i być zadowolony ze swojego wypadu do lumpa. Jeżeli o mnie chodzi, no to w moim przypadku całe zakupy zajęły mi około, no powiedzmy 2 tygodni. Było to 10 wizyt w lumpeksach, łącznie było to 10 wizyt, ale lumpeksów, które odwiedziłem, było 6, więc w niektórych z nich byłem po kilka razy. Byłem też na tak zwanych dropach, to zresztą mogliście zobaczyć na moim Instagramie, nie na Instagramie, na moim Facebooku. No, także poszedłem na drop do London Fashion. Zobaczcie. No i doby, tak jak sama nazwa wskazuje, wygląda to tak jak na Supreme. O 9 po prostu ustawia się kolejka i wchodzi na raz 30 czy 40 osób do sklepu i zaczynają szybko szukać tego czegoś, co chcą znaleźć, jakiegoś Graila swojego, nazwijmy to. Chociaż pewnie oni nawet nie wiedzą, czy to się nazywa Grail. Nieważne. W każdym razie na takim dropie zawsze ludzie przychodzą i co wam powiem, że bardzo dużo rzeczy, które tutaj jest, są rzeczami właśnie kupionymi w dzień po dropie albo w dniu dropu. I to po 2 godzinach, więc bardzo dużo ludzi tak naprawdę, które tam przychodzi, nie ma takiego poczucia powiedzmy estetyki, czy tam powiedzmy nie szuka takich rzeczy, jakich szukamy my, czyli powiedzmy zajawkowicze, nazwijmy to streetwearu i tak dalej, czy tam hype bestie, zależy kto się za kogo uważa. Ja mam to gdzieś. Okej, jeszcze wróćmy do tego, ile w ogóle się płaci w takiej ciuchpudzie i jak to wygląda, jeżeli ktoś z Was nie wie. No wygląda to mniej więcej tak, że po prostu wchodzicie do dużego hangaru, czy tam do dużego pomieszczenia, gdzie jest dużo wieszaków i innych rzeczy i wybieracie sobie tam, co chcecie i idziecie z tym do kasy. A przy kasie pani, bo zwykle są to panie ekspedientki, pani przy kasie waży Wam te rzeczy, no i zależnie od tego, jaki macie dzień tygodnia, tyle płacicie za te rzeczy. Te spodnie to ja wczoraj chyba oglądałem. Nie, oglądałem tamte. Te muszę jeszcze obejrzeć. A dlaczego jaki dzień tygodnia? Ano dlatego, że większość ciuchbud ma po prostu ustalone daty dropów. I wygląda to na przykład tak, że jeżeli we wtorek przychodzi dostawa, to we wtorek kilogram ciucha kosztuje 70 zł. W środę już 50, potem 40 i tak spada, spada. No aż w końcu zostaje 10 zł i taka cena już się utrzymuje. Nie widziałem raczej lumpa, w którym byłoby taniej niż 10 zł za kilo. Okej, wróćmy jeszcze na chwilę do lumpów. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o te lumpy, no to tak naprawdę chyba najlepsze z nich to są lumpy sieciówkowe. Czyli nie wiem, na przykład my w Szczecinie mamy lumpa, który nazywa się London Fashion. I dziękuję London Fashion, bo pozwoli mi kamerować u siebie. Dawaj Maniek, to już się kameruje! I właśnie uważam, że te lumpy sieciówkowe, które mają dostęp do większej ilości, powiedzmy, ubrań, jakichś większych, lepszych dostaw, one zwykle mają lepsze rzeczy. Takie pojedyncze lumpy, no nie wiem, nie trafiłem na żaden dobry. Wszystkie te takie sieciówki były lepsze i wydaje mi się, że po prostu jest taka zależność. Sprawdźcie u siebie w mieście i dajcie mi znać. Ja powiem Wam, że chyba po tym odcinku będę się częściej tam przechodził, już na pewno na dropy. Bo zresztą można to naprawdę znaleźć niezłe kąski i tak jak mówię, no w cenach dużo mniejszych niż oryginalnie. No i niestety prawda jest taka, że jakość w lumpach bardzo często jest lepsza od jakości w haremach, no bo kiedyś ciuchy po prostu były robione lepiej. Ciuchy miały lepsze materiały, nie były takie cieniutkie. Zresztą zaraz zobaczycie, że są koszulki, które tu mają po kilka lat i wyglądają jak nowe. Oprócz tego wszystkiego zdarzy się jeszcze czasem i w sumie od czasu do czasu tak rzeczywiście jest, że znajdziesz się w takim lumpeksie naprawdę, naprawdę zajebistą perełkę. I kiedyś na innej z grupek była sytuacja, że dziewczyna, dość młoda, nie pamiętam już jej imienia i nazwiska, znalazła w lumpie, chyba warszawskim, i kupiła za 12 zł koszulkę kolaboracyjną Puma Babe w rozmiarze S w stanie idealnym. Ona nawet nie była prana. Jak znajdę jej zdjęcie, to tu albo tu gdzieś Wam je wyświetlę. Patrzcie, co tu znalazłem. Ale to jest chyba fake. Nie wygląda to zbyt legitnie.
metka też nie wygląda za dobrze. Naprawdę polecam wam od czasu do czasu przejść się do takiego lumpa, bo można tam naprawdę wyłapać niezłe stile. Ja na przykład znalazłem Polo Berber i kupiłem je chyba za 13 zł. Okej, przejdźmy teraz do najważniejszej części, czyli to, na co chyba wszyscy czekali, czyli co udało mi się w tym lumpie złapać i jakie zrobiłem z tego fity. Także zapraszam. Na początek zacznę od tego, że fitów wyszło mi aż 4. Jeden z nich jest praktycznie tak mocno kompletny, że jest w nim wszystko praktycznie z lumpa, oprócz wansów, które nie są z lumpa, ale tego typu buty też można było w lumpie znaleźć. Więc tak naprawdę można zrobić tam kompletny fit w tym lumpie. Nawet pojawił się pasek. I kupiłem w ogóle taki pasek. Okej, jeżeli chodzi o fity, no to tak naprawdę są ich 4. Dwa z nich są takie dość duże, obszernie, że tak powiem, ogarnięte fity, a dwa z nich są takie, że zawierają tylko jedną rzecz, ale ta jedna rzecz naprawdę mocno wysuwa się na pierwszy plan i fajnie je dopełnia. Pierwszy fit była to oversize'owa koszulka w paski, AKO. Bardzo ładna. Jest to firma Stina Comfort. Nie wiem, co to za firma, nie mam pojęcia, ale bawełna jest bardzo przyjemna, dość gruba. Koszulka wydaje się jakby, no nie wiem, może była raz czy dwa razy prana w życiu. Jej życiu. To fajna, nie? Tak, no. To jest super. Tak. Na pewno i nawet jest w dobrym stanie. Nie wiem, czy nawet była używana, bo jest delikatna, jakby nigdy nie była prana, więc... Szukałem na internecie, nie wiem, co to za marka, więc... Niestety, ale koszulka jest naprawdę zajebista, kosztowała mnie chyba jakoś 7 zł. Do tej koszulki dołożyłem klasycznie już HM Zipper Pants, no i Pharrell Williamse NMD HU. Czyli po prostu klasyczny też but w moim przypadku, zresztą wiecie, że lubię go dodawać do różnych fitów. Poza tym mam on na sobie żółte elementy, które fajnie współgrają z tym t-shirtem. Następny fit będzie składał się z koszuli, właśnie z tej koszuli, którą mam na sobie. Takiej właśnie w bloki kolorów, jak widzicie, naprawdę jest fajna. I jeżeli chodzi o tą koszulę, no to już sobie ją sprawdziłem na internecie i ta firma do dzisiaj istnieje, robi ciuchy. I taka koszula, myślę, że mogła kosztować, tak bym estymował, około 150 zł. Przepraszam, 150 funtów. Tyle mniej więcej teraz podobne koszule ich produkcji kosztują na internecie. Ta koszula nie jest zbyt stara, jest naprawdę w dobrym stanie. Jeżeli chodzi o tą koszulę, no to zrobiłem to dość klasycznie. Zestawiłem ją z ultraboostami, choć akurat tutaj wypasowały jakieś duże oldschoolowe sneakersy. Jakieś, nie wiem, Puma Pump czy coś takiego, na pewno wiecie, o co chodzi. Duże, duże sznurówki, takie grubaśne. No i do tego dorzuciłem zwykłe, proste spodnie z kroju skinny, tylko że rozmiary w górę, więc wychodzi to tak, nazwijmy to, że slim. Wygląda to naprawdę całkiem nieźle, to jest taki, można powiedzieć, półformalny fit. Zresztą ta koszula robi taką robotę, że tu nie trzeba już nic dokładać. No a poza tym wydaje mi się, że spięte włosy naprawdę fajnie, włosy dready, naprawdę fajnie fitują do tej koszuli. Przejdźmy teraz do fitu numer 3. Fit numer 3 to, można powiedzieć, że to mój ulubiony chyba fit, pomimo tego, że nie ma w nim najwięcej rzeczy z lumpa, w ficie numer 4 było więcej. To fit numer 3 naprawdę, naprawdę bardzo mi się podoba. Jest to taki troszeczkę Kanye West, trochę Travis Scott style, właśnie przez te znoszone ciuchy, oversize i tak dalej. Pierwszą rzecz, jaką użyłem do tej fitu, była ta duża koszulka. Jest to rozmiar XXL, naprawdę, zresztą, Jezu, ona jest ogromna, ma chyba około 70 cm w klacie, jak nie nawet więcej. Koszulka jest dość mocno sprana i kto z was wie, co to za logo jest? Naprawdę, jak ktoś zgadnie, to jest dobry. Mozilla. To jest stara koszulka Mozilli. Na pewno jest taka sprana i wynoszona, bo musiał w niej siedzieć jakiś admin i tam na tym komputerze się pocić. Chyba nie. No i co? Ta koszulka jest naprawdę duża, wielka, oversize'owa. Bardzo mocno opada. Bardzo mocno jest tutaj drop shoulder na tej koszulce. Zresztą zobaczcie, jak macie przyszyte rękawy. One są przyszyte na prosto. Jak rozłożycie tą koszulkę, ona się układa w kształt litery T. I tak właśnie kiedyś robili t-shirty. Były, dlatego nazywały się t-shirty i w sumie do dzisiaj się tak nazywają. W każdym razie, jest wielka, oversize'owa, wielki, fajny drop shoulder. Ta gwiazda na środku bardzo fajnie wygląda, a głównie dlatego, że zestawiłem ją jeszcze z innym przedmiotem, dzięki któremu mogłem tę gwiazdę pokazać, pomimo tego, że miałem coś jeszcze na sobie. I była to taka koszula po prostu w szerpę. Nie jest to prawdziwa wełna. Jest to oczywiście jakiś tam koton czy poliester. Zobaczymy. 70% koton, 30% poliester. A lining jest poliester, czyli jest poliestrowo bawełniana, ale bardzo fajna, zresztą bardzo ładny kolor, duży krój. Jest to takie XL, ale jak zaokłada się na koszulkę, to w sumie fajny oversize z tego na mnie wychodzi, bo jestem tu dość szeroki. No i na wykończenie tego fitu dołożyłem spodnie od Intrusa. A jeżeli chodzi o buty, no to tutaj troszeczkę zaszalałem i dorzuciłem do tego fitu coś, co niedawno zakupiłem, czyli Easy Season 4.
combat bootsy w ogóle świetnie fitują. Naprawdę bardzo dobrze radzą sobie z tym, żeby unieść ten wielki, tą wielką koszulę i ten wielki t-shirt, żeby to jakoś współgrało, i te buty naprawdę są dość masywne, przez co ten outfit nieźle się dzięki nim komponuje, bo na pewno źle by wyglądał ze zwykłymi adidasami. No i co? Niestety jest jeden mankament, bo te buty wziąłem w rozmiarze 44, bo tylko taki został na Witkacu. No i niestety ten rozmiar jest dla mnie troszeczkę za mały. Musiałem do nich ubrać dość cienką skarpetę. W grubę na pewno w zimę nie da rady ich nosić, a przynajmniej ja nie dam rady ich nosić, a bardzo bym chciał móc je mieć, więc jeżeli ktoś z Was ma rozmiar 43 tylko z tej kolorystyki, nie interesuje mnie jasna, to z chęcią odkupię, mogę zapłacić troszeczkę więcej na Witkacu, bo po prostu bardzo chciałbym w zimę, żeby mi nie marzły nogi. Okej. Ostatni fit, jaki dla Was skomponowałem, był to fit, który całkowicie składał się z ciuchów z Lumba. No, nie licząc tylko Vansów, które tak naprawdę można kupić w Lumpie, ale ja miałem swoje. Ostatni fit składa się z paska, którego już Wam pokazywałem na początku tego filmu. Do tego dołożyłem ten t-shirt, Mexicano Rock Energy, taki zwykły vintage'owy t-shirt, ten kolor jego to jest właśnie taki off-white, ale fajnie to wygląda, zresztą widać, że ona jest vintage'owa. Ten napis tutaj, on nie jest nadrukowany, to jest jakaś fajna technika, to jest chyba zabarwione w ten sposób. W każdym razie on się nie spiera i się raczej nigdy nie spierze, to z tyłu to samo. Poza tym ma bardzo fajne vintage'owe kolory, ten taki żarówiasty różowy i żarówiasty zielony bardzo dobrze komponują się ze skarpetkami, które mam w swojej kolekcji już od dłuższego czasu, to chyba już 3 czy 4 lata. I zobaczcie, jak fajnie to fituje. Oprócz tego wszystkiego, co Wam już pokazałem, i jeszcze paska, który pokazałem Wam na początku tego filmu, to w ficie wzięły jeszcze udział takie spodnie. Są to spodnie garniturowe, które udało mi się kupić za 3,78. Ważyły one dosłownie 378 gram, bo kupowałem je po 10 zł za kilo. Bardzo fajne spodnie w ten taki print paski wzdłuż. To klasyczny w sumie wzór jest. Ja te spodnie, proszę ja Was, oddałem do krawcowej. Zwęziła mnie tutaj. I zwęziła mnie również je w pasie. Pokaż punkt centrum szycia i usług. Tam jest centrum usług i szycia. I zaniosłem je wczoraj już do pani. Dzisiaj wróciłem, no bo chciałem Wam je jeszcze pokazać, zanim pani je troszeczkę przemieni. I zobaczcie, że tu już pani sobie narysowała linię, jak będzie je zciaśniać, i to samo z tyłu na dupie. Takie białe kreski są tu? Są, są. Wydaje mi się, że będą bardzo fajne i będą fitowały. Mam nadzieję, jeżeli okaże się, że za 40 zł zrobiłem taką parę spodni, to nie wiem, czy niedługo w ogóle przestanę kupować nowe spodnie i chodzić tylko do ciuch budy. Dawaj, spadamy stąd. I te spodnie łącznie ze zmienieniem wymiarów u krawcowej, czyli ze zwężeniem w pasie i zwężeniem tam przy łydce, czyli po prostu skarotowaniem ich tak jakby, żeby miały taki właśnie marchewkowy krój, to te spodnie kosztowały mnie 33,78, więc naprawdę nic. Zobaczycie zresztą, jak one fajnie fitują. Mniej więcej 7 ósmych, jeżeli chodzi o długość nogawki, więc te skarpetki bardzo fajnie wyglądają. Zresztą bez sensu jest to tak długo opisywać, po prostu sprawdźcie te fity, bo wyszły naprawdę fajnie. Fity będą w podobnej kolejności, jakie omawiałem, więc powinniście sobie z tym dać radę. Pamiętajcie, że oczywiście pytania do fitów możecie zadawać na dole. No i oczywiście widzimy się po fitach. Jeszcze kilka słów ode mnie. Sprawdźcie to, bo wyszły naprawdę zajebiście. She had to frown, pull up to me, that shit go upside down. Smoke him and leave him in the lost and found. I see no Pisces.
need a bitch wouldn't drown. Pull up, look, I'm flexing now. Money, that's my best friend now. See my squad, she won't be down. Pulling a car like goldfish on Adderall. I'm focused, iceberg black, the coldest. Sipping on lean, look like Folgers. Ay, ay, yo, hold up, let me flex. Siemano moi drodzy, także witam już po fitach. Jak tam się podobały? Który z nich był najfajniejszy? Mi przynajmniej najbardziej podobał się ten fit z rozpiętą szerpą i z tą koszulką Mozley na środku. Pewnie dlatego, że w jakimś tam stopniu jakoś tak mocno zorientowany był około stylistyki Easy, czy tam powiedzmy nawet stylu trochę Travisa Scotta. No oczywiście jeszcze bardzo podobał mi się ten fit, który był złożony praktycznie całkowicie z rzeczy z Lumpa. Choć nie jest to za bardzo mój styl, dobrze się w tym czułem, ale tak jak mówię, nie ubijam się tak na co dzień, choć czaję tą fazę. Okej, więc to były moje typy. A który z tych fitów Wam najbardziej przypadł do gustu? Oczywiście wszystkie rzeczy w komentarzach. Jeszcze chciałbym dodać tak jedną rzecz w ramach podsumowania tego w ogóle całego odcinka i dlaczego w ogóle ten pomysł fitów z Lumpa dla mnie był tak ważny i tak fajny. Ano dlatego, że niestety w naszym polskim społeczeństwie streetwearowym, które jest bardzo, bardzo zawistne, bardzo, powiedzmy, nie wiem, chamskie też przede wszystkim, niestety jest takie pojęcie, że tylko to, co jest drogie, tylko to, co jest wyhypowane, to jest tak naprawdę streetwear i tylko wtedy jesteś fajny, jeżeli nosisz takie rzeczy. Dużo ludzi tak uważa, może tak się o tym nie mówi, ale niestety tak jest. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ten mój filmik zmieni trochę to pojęcie, przynajmniej u niektórych ludzi, no bo na pewno nie zmieni całego świata tym filmem. Ale mam nadzieję, że jakaś część z Was zobaczy jednak potencjał tkwiący w lumpach i zrozumie, że tak naprawdę ubijanie się w lumpie nie jest niczym złym, tak naprawdę może być po prostu Twoim pomysłem na styl. Przy okazji nie potrzebujesz tego dużo pieniędzy. Co prawda też znam bardzo dużo ludzi, których stać na drogie ubrania Supreme, nie Supreme Palace, czy nawet jakichś projektantów i do dzisiaj dalej kupują w lumpach. Zresztą tak naprawdę jedyne, czego mi tak najbardziej szkoda, to tego, że lumpy w naszym kraju są tak słabo wyposażone, bo za granicą, w Niemczech, nie wiem, w Hiszpanii, czy w USA to już w ogóle, lumpy są na naprawdę dobrym poziomie. No i to chyba byłaby na tyle. Więc jeszcze raz mam nadzieję, że niektórym zmieniłem trochę pojęcie na lumpy, pokazałem, że można tam znaleźć coś fajnego i że niekoniecznie chodząc do lumpa i ubierając się w lumpie, musisz wyglądać jak śmietnik. No chyba, że chcesz wyglądać jak śmietnik. Taki w cudzysłowie śmietnik. Tutaj jeszcze na koniec zostańmy przy ogłoszeniach duszpasterskich. Więc jeżeli chcielibyście jakiś filmik o konkretnych fitach, na przykład, nie wiem, były z Kropa, były z Lupexu, więc nie, wymyślcie coś. Jeżeli będzie jakiś fajny pomysł, to ja się do niego przychylę i jeżeli go odpowiednio wylajkujecie, no to ten pomysł trafi tutaj do mojej kamery i będziemy robili taki odcinek. Więc jeszcze raz zapraszam do wypisywania swoich pomysłów w komentarzach pod tym filmem. Najlepszy pomysł wybiorę. No i ten najlepszy pomysł będziemy lajkować. Będę musiał znowu Wam podnieść poprzeczkę, bo zaczyna Wam iść coraz lepiej z tym. No i co? To chyba byłoby na tyle, więc czekam na Wasze pomysły, czekam na Wasze komentarze. Jeszcze raz zapraszam Was do zasubskrybowania mojego Facebooka, Instagrama i Snapchata. Oczywiście linki poniżej znajdziecie. Także dawajcie suby, bo suby naprawdę mocno motywują do pracy. Tak jest, po prostu, kurwa, jeżeli Was jest dużo, to mi się bardziej chce dla Was jeździć i to robić. Bo naprawdę czasami trzeba na to poświęcić dużo czasu, ale mam nadzieję, że przynajmniej ten efekt Was zadowala i nie odwalam popeliny. Dzięki jeszcze raz moi drodzy, pamiętajcie, keep it fucking lit i do zobaczenia w najbliższym odcinku, siema. When I take drugs, I go to the moon, yeah, moon, lost ball, bitch, 2000 shit.